Hej wszystkim, tu Mary Kayden i w tym filmiku chciałabym Wam pokazać coś bardzo, bardzo fajnego. Coś, co niesamowicie mi się spodobało. Część z Was być może już wie, że uwielbiam kolorowanki, uwielbiam samą czynność kolorowania. I to jest też taki mój sposób na radzenie sobie ze stresem. Myślę, że dosyć dobry sposób. Lubię właśnie sobie jakoś usiąść i zacząć wypełniać obrazek kolorami. Bardzo lubię ten dźwięk kredki poruszającej się po papierze. Wtedy właśnie można tak usiąść, wyciszyć się. I samo kolorowanie po prostu sprawia mi dużo radości. Dlatego też w tym filmiku chciałabym Wam pokazać niesamowitą i niebanalną kolorowankę, a mianowicie Tajemny Ogród autorstwa Johanny Basford. I została ona wydana przez wydawnictwo Nasza Księgarnia. Tajemny Ogród, rysuj, koloruj, przeżywaj przygody. Już sama okładka wygląda niesamowicie, jest czarno-biała z pięknymi, złotymi, połyskującymi akcentami. Tył prezentuje to się w ten sposób, może Wam przeczytam. Witaj w naszych tajemnych ogrodach. Znajdziesz tu niezwykłe rośliny i zwierzęta, rysunki do wypełnienia kolorem, labirynty do przejścia, ornamenty do ukończenia, a także miejsce na własne pomysły. Nieważne ile masz lat, nieważne kim jesteś, artystą, ogrodnikiem czy poszukiwaczem przygód, wpadnij do króliczej nory i odkryj magiczną czarno-białą krainę. Książka, którą pokochał cały świat. Johanna Basford jest rysowniczką i entuzjastką tuszu oraz atramentu. Tworzy na papierze skomplikowane, bogate w szczegóły ilustracje, inspirowane florą i fauną szkockiej wsi, czyli okolic, w których dorastała. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda w środku, bo wygląda naprawdę niesamowicie. Tutaj mamy stronę tytułową. Pokażę Wam kilka ilustracji. Spójrzcie tylko na to, jakie to jest piękne, ile tutaj jest szczegółów, ile jest detali. I jak sam tytuł wskazuje, ilustracje właśnie są w tematyce ogrodów i wyglądają naprawdę prześlicznie, jest dużo roślin, ale jest też trochę zwierząt, tak jak na przykład ta piękna sowa. Ilustracje są naprawdę prześliczne i bardzo szczegółowe. Ogólnie ostatnio wydaje mi się, że kolorowanie zrobiło się dosyć modne i takim dosyć modnym sposobem na właśnie odstresowanie się. I właśnie także wśród dorosłych ludzi, już nie tylko dla dzieci. I ta kolorowanka jest tak piękna, że myślę, że nada się właśnie dla osób w każdym wieku, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, takich jak ja, którzy po prostu lubią kolorowanie, którym sprawia to przyjemność i którzy chcą też dodawać coś od siebie właśnie do takich pięknych ilustracji. Mamy też takie strony, na których sugerowane jest, że powinniśmy dodać coś od siebie, na przykład tutaj otoczyć kwiat słonecznika rojem czmieli, a laterenkę chmurą ciem. Myślę, że to mogą być właśnie bardzo fajne obrazki, jeśli możemy dać coś od siebie. Jest takich więcej, żeby dokończyć właśnie różne ornamenty albo dorysować na gałęziach ptaki, tak jak tutaj. No, strony, jak mówiłam, są prześliczne, są bogate w szczegóły, różne takie detale. Mamy też takie obrazki jakby w stawie z rybkami. Tu jest też taki śliczny domek na drzewie. Tutaj siedzi też kotek, paw. Ogólnie ilustracje są naprawdę prześliczne. I pomyślałam, że pokoloruję którąś teraz i pokażę Wam w przyspieszeniu, jak to wygląda. Ciężko mi się zdecydować na pierwszą stronę, którą pokoloruję, bo naprawdę nie mogę się doczekać kolorowania. Pokażę Wam to oczywiście w przyspieszeniu, bo nad taką ilustracją na pewno można spędzić sporo czasu. I chyba wybiorę te kolibry, ponieważ bardzo mi się one podobają. Myślę, że świetnie się nadają na pierwszy pokolorowany obrazek. No to zabieram się do dzieła. We'll be right back.
Okej, okay, właśnie skończyłam i pokażę Wam, jak wygląda obrazek w całości pokolorowany. Tutaj mamy dwa kolibry. Jeden jest różowy. Taki różowo-fioletowy właściwie. Drugi jest niebieski. I tutaj jest pełno takich listków i żółtych kwiatów. Ta-dam! Tak wyglądają teraz moje dwa koliberki. Myślę, że wyszły całkiem fajnie. Jestem nawet usatysfakcjonowana tym, jak je pokolorowałam. Jeden jest niebieski, drugi jest różowy. No to już chyba Wam mówiłam. Po prostu chciałam Wam jeszcze pokazać tak bardziej z daleka, jak to wygląda w całości. Naprawdę fajna zabawa i to, co mi się też bardzo podoba w tej kolorowance, oprócz tego, że na ilustracjach jest masa szczegółów, to jest to, że możemy je właściwie pokolorować jak chcemy, nie musimy się zastanawiać, że coś tam powinno być takiego koloru, albo to powinno być takiego koloru, tylko możemy po prostu puścić wodze fantazji, pokolorować ilustracje jak chcemy, nie musimy się zastanawiać nad jakimiś bardziej realnymi kolorami, tylko to jest po prostu nasz tajemny ogród, możemy go pokolorować jak chcemy, możemy zrobić, żeby był bardziej realistyczny, albo jakiś zupełnie bajkowy, jakiś zupełnie zakręcony i to też mi się bardzo podoba. Ta książka była już wydana w wielu krajach i cieszyła się tam naprawdę sporą popularnością, także fajnie, że w końcu w Polsce też mamy nasze własne wydanie. I bardzo też przyjemnie mi się oglądało ilustracje pokolorowane przez inne osoby, bo ciekawi mnie jakoś, jak ktoś inny po prostu zobaczył tą czarno-białą ilustrację. Więc jeśli lubicie kolorowanie i ta książka Wam się spodoba, a jeśli lubicie kolorowanie, to powinna Wam się spodobać, bo jest naprawdę prześliczna i jest tutaj co kolorować, to bardzo chętnie pooglądałabym zdjęcia Waszych tajemnych ogrodów, jak Wy pokolorowaliście te strony. Jestem tego bardzo ciekawa, jak Wy widzicie te czarno-białe ilustracje, co tam kryje się w Waszych głowach, jakie kolory im nadacie, jakie szczegóły dodacie od siebie. Więc bardzo chętnie zobaczyłabym Wasze fotki, możecie je wrzucać albo na Facebooka, albo na Instagrama. Myślę, że z hashtagiem tajemny ogród będzie łatwo znaleźć. Bardzo chętnie sobie pooglądam, także zachęcam do dzielenia się Waszymi pokolorowanymi dziełami z tajemnych ogrodów. Ja też na pewno będę jeszcze na mojego Facebooka i Instagrama wrzucała jakieś zdjęcia pokolorowanych stron, także jeśli jesteście ciekawi, jakie kolory tutaj wyczaruję w tajemnym ogrodzie, to oczywiście możecie obserwować. Także ode mnie w tym filmie to by było już wszystko. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Chciałam Wam po prostu pokazać tę kolorowankę, bo to jest coś, co naprawdę lubię robić. I to jest chyba najbardziej taka niezwykła, najbardziej niebanalna kolorowanka, jaką kiedykolwiek miałam. Myślę, że wielu osobom takim podobnym do mnie, które też lubią kolorować, powinna się spodobać, a jeśli od dawna nie kolorowaliście i na przykład ostatni raz robiliście to w szkole podstawowej, to zachęcam, żeby spróbować. Czemu nie? Może akurat Wam się spodoba i odkryjecie coś fajnego, co będzie Wam sprawiało radość. Także to już by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach i pa, pa!